Hej, witam was, tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać nowy sprzęt i przede wszystkim nową metodę na usuwanie chwastów z waszej kostki. Oglądajcie. Zacznijmy sobie od początku. Tak wygląda nasze miejsce. Zobaczcie, kawałeczek kostki, ale rzadko uczęszczanej, dlatego muchu tutaj nie ma. Bo jak widzicie, świeci mocno słońce, natomiast chwasty wszelkiej maści rządzą tutaj niepodzielnie, więc czas się ich pozbyć. Myjeczka Dibo, symbol JMB SWK+200×18. Przeczytałem wam, żebyście już nie musieli pytać w komentarzach. Zobaczcie, na przyczepce, co jest mega wygodne i tutaj właśnie istotne, ponieważ ona posiada swój własny pojemnik na wodę. W tym momencie jest cały napełniony, więc nie musimy ciągnąć żadnych węży i korzystać właśnie z wody u pana właściciela. Patrzcie, tutaj mamy zamknięty cały system. Myjka nie jest moja, została mi użyczona przez chłopaków, ale czekajcie, no musimy to jakoś tuningować. Mam myjkę Dibo, ala Dominik maluje. Sygnowana. Może przez to nigdy już jej nie będzie chciał i zostanie u mnie. Słuchajcie, jeszcze kilka słów o tej metodzie. Jest totalnie ekologiczna, więc nie będziemy korzystać z żadnej niebezpiecznej chemii. Też często pytacie o to w komentarzach. Przy pomocy tej myjki podgrzejemy sobie wodę do wrzątku, czyli mniej więcej 98-99 stopni. Naniesiemy ją na powierzchnię kostki. No i jak zachowają się nasze chwasty? One nie zgniją, ale zostaną w pewnym sensie wysuszone. I to nie tylko na wierzchu, ale także przy korzeniu. Dodatkowo zużyjemy właściwie śladową ilość wody, ponieważ na przykład przy myjce, no to też zależy od sprzętu, mamy ciśnienie, nie wiem, od 200 do 500, a tutaj będziemy mieli tylko 5. Więc zapowiada się ciekawie. Tutaj jest taki schowek na podstawowe elementy. 3 lance, przedłużka i nas dzisiaj obchodzi to, czyli system do nanoszenia właśnie wody, tego wrzątku pod niskim ciśnieniem. Łączymy to ze sobą i za chwilkę będziemy palić tego diabła. Wszystko nam ładnie zapaliło, to możemy sobie w ogóle zamknąć. Będzie wtedy zdecydowanie ciszej. I tak sobie delikatnie pyka. Żeby użyć właśnie wrzącej wody, dajemy tą bajkę w taki sposób. Tutaj wszystko jest napisane. No i przepuścimy wodę. Oczywiście przez cały układ to się wszystko musi nagrzać, podgrzać. Patrzcie, to tak sobie będzie delikatnie kapało. Jedziemy od końca. Nie oszczędzamy żadnego krzaka. Każdą spoinkę. Oj, słychać, że jest nieźle. Zapamiętajcie ten widok. Niedługo na pewno się zmieni. I tutaj delikatnie. Ja sobie może objadę obrzeża na początku. A potem całość powierzchni. Wiecie, tak jak przy kostce. Najlepiej na początku odcinka, a potem wszystko inne. Nie puszczamy pistoletu, żebyśmy mieli pewność, że cały układ jest nagrzany. Patrzcie, jak się dymi. Jest nieźle. No i jazda, zaczynamy. Słuchajcie, kolejnym niewątpliwym plusem tej metody jest to, że może ona zadziałać właściwie na każdej powierzchni, na przykład też na kamieniach, tak jak tutaj. Podlewamy nasze krzaczki i niedługo na pewno fajnie nam wyschną.
Minęło maksymalnie 5 minut, mamy zaaplikowany wrzątek na całą powierzchnię. Efekt będzie widoczny za jakieś mniej więcej 2-3 dni, natomiast już mamy taką zapowiedź. Zobaczcie, pojawiło nam się takie delikatne sianko, ale tutaj chyba jest coś najfajniejszego, ponieważ były zielone wielkie chwasty. Jako, że mam myjkę na przyczepce, wszystko jest, słuchajcie, wygodne, ponieważ właściwie nie ma żadnego składania. Zwijam tylko węża wysokociśnieniowego, trzaskam drzwiami i uciekam. Widzimy się za chwilkę. No i idziemy. Zaczynamy od tych, patrzcie, wow. Pamiętacie, jak na tej linii były takie zielone, brzydkie? Tutaj zaczęło coś wychodzić od nowa, ale po co jesteśmy dzisiaj? Żeby jeszcze uzupełnić właśnie tą usługę o jedno takie odchwaszczanie, no ale najważniejsze będzie w tym miejscu. Wow, patrzcie, nie ma śladu nawet tutaj po żadnych chwastach. Najgorzej było w tym miejscu, pamiętacie? Zobaczcie, tylko tyle zostało. Ja nie mogę. Tutaj coś zaczęło wychodzić od nowa, ale to będziemy jeszcze dzisiaj uzupełniać. Tutaj, pamiętacie, był taki zielony. Nie ma nic. Jedziemy sobie od nowa. Jest dzisiaj godzinka i do domu. Tak to wygląda. Jak się ma przyczepę? Niecałe 10 minut i to z wyciągnięciem sprzętu, odchwaszczony cały plac i zobaczcie tam ile chwastów, czekajcie. Pięknie to wyszło. Co jest tu? Ej, ja pieprzę, ale chwastów, patrzcie. Ej, a jakbyśmy to odchwaścili? To brzmi jak plan. Patrzcie, co tu jest. Okej, słuchajcie, mamy zgodę na całą połówkę. Więc grzejemy tego diabła. Ale będzie fajnie. O to chodziło. Tutaj patrzcie, jaki kawał zjada. Witam Was w kolejny dzień, właściwie w kolejne popołudnie. Mosmatic przygotowany, po chwastach nie ma żadnego śladu, zostało totalne sianko, nawet tak widać, czekajcie, pod kątem. Tutaj chwasty, nawet te największe, wszystko oczywiście nam uschło. Wydaje mi się, że tutaj mieliśmy tego najwięcej. Został tylko jeden, jedyny badyl, więc czyścimy. I będziemy powoli finiszować. No i oczywiście najważniejsze, co jest tutaj za siatką. O tym dowiecie się za chwilę. No i tutaj mamy mały efekt wow. Wydaje mi się, że wszystkie te chwasty są dużo mniej zielone niż były. Był tu taki wielki chwast. Patrzcie, tutaj wszystko już się ususzyło ładnie. O, ten chyba. Jesteś smoku. Patrzcie. Siano. Dosłownie siano. Więc powtarzamy ten zabieg i będziemy mieli gotowe. Kolejne odchwaszczanie za nami. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tej metody. Ja już
poskładałem cały sprzęt i uciekam na kolejne zlecenie. Więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.